służby odpowiedzialne za monitorowanie również polityków, takie jak CBA czy CBOŚ, podają, czy przystępują do pracy i podają, że środowiska polityczne no, czasami są na bakier z prawem. To, co w tej chwili jest, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, skala korupcji przy informatyzacji różnych ministerstw, urzędów, kancelarii premiera, takiej korupcji w Polsce jeszcze nie było. To jest coś porażającego i to właśnie Centralne Biuro Antykorupcyjne, przecież niezwiązane absolutnie z Prawem i Sprawiedliwością w tej chwili, szef tego biura, pan Wojtunik, informują o łapówkach idących w miliony, a przekrętach przy przetargach idących w miliardy złotych. Mam nadzieję, że z tego będą jakieś dalsze działania, które zakończą się ukaraniem winnych. Ale co pan sądzi o tej czteroletniej, można powiedzieć, karencji? No bo zanim te afery wykryto, to te same firmy, które w tej chwili są podejrzewane jeszcze jak do tej pory o różne malwersacje, kombinacje, no one nadal startowały w tych przetargach, nadal zarabiały i to niemałe pieniądze. Tak, to jest skandal, bo jeżeli Centralne Biuro Antykorupcyjne, ta tarcza antykorupcyjna, jeżeli służby specjalne wiedziały o przekrętach, o ustawionych przetargach, o łapówkach i prowadziły śledztwo od 2009 roku już 4 lata, ba, zapewne informowały premiera o tym, to dlaczego te firmy nie zostały wyeliminowane wcześniej, tylko cały czas brały udział, wygrywając różnego rodzaju przetargi. To są niestety standardy Platformy Obywatelskiej. Chcę dla odmiany podać, to nie jest może tak, że inne partie nie mają pokus, czy politycy z tych partii nie mają pokus, by czasami coś złego zrobić, ale dla przykrycia tych afer w Platformie wyciągnięto jak królik z kapelusza sytuację naszego rzecznika, pana Adama Hoffmana. Popełnił oczywiście błąd. To jest błąd, za który poniesie konsekwencje. Mianowicie pożyczając pieniądze od swojego dobrego przyjaciela, od człowieka, u którego był świadkiem na ślubie, przyjaźnią się od wielu lat, pożyczył pieniądze. Zrobił to nie w ukryciu, bo przecież przelewem na konto te pieniądze wpłynęły i te pieniądze oddał oczywiście, nie zapłacił od nich podatku. Zrobił błąd. Powinien zapłacić około 1200 zł podatku, plus narosły odsetki, to jest w tej chwili około 3000 zł tego podatku. Nie może się tłumaczyć niewiedzą czy brakiem świadomości, że ten podatek powinien zapłacić. Polityków ocenia się bez porównania ostrzej niż przeciętnego obywatela. Ale proszę mi, panie redaktorze, powiedzieć, czy Polacy, którzy wielokrotnie pomagają sobie, pożyczając pieniądze na zakup samochodu, mebli, ba, na leczenie, na jakieś inne sprawy, pożyczają od rodziny, od szwagra, od kuzyna, sobie wzajemnie pomagamy w ten sposób, czy ktoś z Polaków... I tu dopowiem, nie, właśnie nie. Tylko pytanie, czy posłowie mają jakieś szkolenia, które w jakiś sposób chroniłyby ich przed takimi błędami, bo to, przypuszczam, dotyczyłoby nie tylko pana Hoffmana, prawdopodobnie znacznej części posłów. Nie ma żadnych szkoleń. Każdy musi się sam tego nauczyć. Jeżeli się nie nauczy, no to ma takie problemy jak Hoffman. Ja wierzę, że on się z tego wszystkiego wybroni, zapłaci te jakieś grzywny, które za to mu grożą i wtedy ma spokojnie powrót również na stanowisko rzecznika prasowego. Popełnił błąd. Politycy nie mogą błędów popełniać, bo jest to jak saper na polu minowym. To się dla niego źle kończy, ale tak jak mówię, no, większość ludzi nawet sobie nie zdaje sprawy z faktu, że od pożyczek prywatnych należałoby w Urzędzie Skarbowym również ponieść opłatę. Ale mówię to o tym przykładzie dlatego, żeby pokazać, że jednak u nas te standardy są bardzo ostre. Może czasami za ostre, bo jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że ktoś w Prawie i Sprawiedliwości mógł popełnić przestępstwo, błąd, zrobić coś niezgodnego z prawem, jeżeli sprawa trafia do prokuratury, natychmiast jest we wszystkich swoich funkcjach zawieszany do czasu wyjaśnienia. Tak było, kiedy sprawowaliśmy władzę, między innymi aresztowany wtedy minister Lipiec, był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, był ministrem konstytucyjnym, ale no, niestety takie standardy, czy na szczęście takie standardy u nas panują. Chciałbym, żeby wszystkie partie polityczne, żeby cały świat polityczny podobne standardy u siebie przestrzegał, żeby nie było ukrywania, tak jak to czyni Platforma, albo jakiś prób obejścia. Dla mnie sprawa ministra Nowaka jest sprawą kuriozalną. Przecież pod szyldem zegarka umożliwiono mu wyjście z rządu,
po to, by może nie odpowiadał za dużo większe sprawy, które za jakiś czas zostaną prawdopodobnie przeciwko niemu i resortowi, którym kierował, wyciągnięte.